Otwarte jest, od dzisiaj jest biuro i piękne logo moim zdaniem, które będzie symbolizować oba jubileusze, ale ono będzie dodatkiem do całego szeregu innych promocyjnych działań prowadzonych w tych dwóch następnych latach. Logo zostało wybrane w sposób bardzo demokratyczny, bo i poprzez konkurs i zdecydowali mieszkańcy Zielonej Góry w głosowaniu. Ponad 2300 głosów uzyskało to logo, także ludzie tak uznali i tak po prostu będzie. Teraz zajmiemy się hasłem promocyjnym. Pan prezydent zaprosi do komitetu honorowego i będziemy przygotowywać kolejne przedsięwzięcia związane z upamiętnieniem tych rocznych. To jest proces oczywiście, który będzie trwał dosyć długo. Chcemy zostawić także trwały ślad w tych obchodach 800 i 700 lecia, bo część będzie miała ulotny charakter. Wiadomo, jak to jest przy koncertach, przy wystawach, przy konferencjach, ale ambitny program wydawniczy mamy, na pewno murale pojawią się, na pewno podkreślimy charakter winny naszego miasta, szlak winiarski. Na pewno damy szansę mieszkańcom Zielonej Góry współudziału w tworzeniu programu. Przygotowania trwają cały czas. My powoli będziemy odkrywać karty, jak sobie wyobrażamy obchody tego święta. Wszystko przed nami, więc w tej chwili pierwszy element bardzo ważny, bardzo istotny, logo, to mieszkańcy w głosowaniu powiedzieli, co im się najbardziej podoba. Myślę, że jest to logo takie, iż symbolizuje wszystko to, co jest nam w Zielonej Górze bliskie, bo symbolizuje i te dwie daty, ale również to, z czego słyniemy, czyli z winobrania i z winorośli. Pomysł przyszedł, myślę, naturalnie, bo jednym z założeń konkursowych było to, że w logo muszą być zarówno liczba 700, jak i 800 i dodatkowo musi kojarzyć z miastem. Pierwsze skojarzenie z miastem to winogrona, winnice, czyli to myślę, z czym Zielona Góra kojarzy się przede wszystkim mieszkańcom całej Polski, ale nie chciałem, żeby to było zbyt takie oczywiste i banalne, więc te winogrona wykorzystałem w taki sposób, żeby właśnie łączyły obie te rocznice.